konkursu to już jest kilka edycji. Pierwszy raz zrobiliśmy takie, powiedzmy, uroczyste, oficjalne rozdanie. I bardzo nam miło, że Państwo tutaj nas jednak zaszczycili obecnością. Nas, organizatorów konkursu, cieszy, że konkurs ma sukces, czwarta edycja. Policzyliśmy, że już dobrze ponad 1000 dyplomów w tych wszystkich edycjach napłynęło do nas i brało udział w konkursie. To ogromnie cieszy. Postanowiłam wysłać swoją pracę na konkurs dyplom z Archicadem. Chciałam jakoś uwiecznić to, że kończę etap studiów i jakimś miłym akcentem zakończyć ten 6-letni czas nauki i pracy na uczelni. W tym konkursie nie ma bardzo precyzyjnych kryteriów, które w pozorom dla jury nie ułatwia, utrudnia. Jako biuro czwartej edycji to widzę znaczący postęp. Prace są coraz lepiej przygotowywane, coraz ciekawsze. Zauważyliśmy, że następuje powolne odejście od takiej renderozy, że render przestaje być najważniejszą częścią projektu i jesteśmy zadowoleni, że za każdym razem tych coraz lepszych projektów jest tak dużo. To jest taka niewiadoma, że wysuwasz tą pracę i w sumie oczekujesz jakiegoś wyróżnienia czy docenienia, bo tymczasem dzwoni do ciebie telefon i efekt przerasta moje oczekiwania dosłownie. Mi jest w ogóle trudno uwierzyć, że się tutaj znalazłem w takiej sytuacji, więc to jest niesamowite wyróżnienie na pewno. Sądziłam, że zrobiłam projekt, który mógłby być w jakikolwiek sposób wyróżniony, więc mega pozytyw. Konkurs i wyróżnienie, które otrzymałam, dało mi poczucie jakiejś małej satysfakcji i motywacji do pracy, do dalszego działania w architekturze. Bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Uważam, że każdy, kto zrobi swój projekt w programie Archicad, powinien wysłać i spróbować swoich sił i sprawdzić się.